Dzień dobry. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Tutaj Bogdan Zatorski i Wojciech Zajączkowski. Bardzo mi miło. Witam Państwa. Proszę Państwa, dzisiaj mamy 10 listopada 2023 roku i 49 bilans księgowy, czyli przegląd najważniejszych zmian prawnych w obszarze finansów i księgowości. Co na dzisiaj, proszę Państwa, przygotowaliśmy w tym naszym autorskim wyborze? Pierwszy temat to data wystawienia faktury w KSeF i konsekwencje podatkowe tego faktu. Wydaje się, że temat jest bardzo interesujący. Myśmy tutaj, muszę Państwu powiedzieć, przed rozpoczęciem chwilę dyskutowali i aż się boję, co to dalej będzie w trakcie tego naszego spotkania. Jeżeli chcesz, Bogdanie, nie będę w ale się odzywał. Nie, ależ wręcz przeciwnie. W takiej sytuacji po prostu oddam ci pałeczkę i będziesz sam tutaj prowadził dyskusję. Natomiast wtedy oczywiście nie będę zabierał głosu, żeby nie wprowadzać zamieszania. Absolutnie. Absolutnie nie. Natomiast rzeczywiście dobrze byłoby nie mieszać, że tak powiem, w głowach naszych odbiorców. Mhm. Więc ja przygotowałem pewien materiał na ten temat i chciałbym go przedstawić. Po czym w drugiej części, w drugim punkcie mamy projekt zmian związanych z JPK, JPK V7, też wynikający poniekąd z KSeF-u, ale nie tylko. Natomiast o tych elementach KSeF-owych przede wszystkim chcielibyśmy powiedzieć. I bardzo ciekawe zmiany związane z podstawą opodatkowania napojów w opakowaniach. Takie przepisy, one mogły zostać niezauważone, a wydaje się, że warto na nie zwrócić uwagę. Temat numer 3, czyli podatek od nieruchomości garaży. My tutaj nie za często mówimy o podatku nieruchomości. Wydaje się, że ostatni wyrok Trybunału Konstytucyjnego jest ku temu dobrą okazją. Może być ciekawe właściwie dla wszystkich, zarówno dla tych, którzy prowadzą działalność gospodarczą, ale również osób konsumentów, czyli po prostu nas, codziennych zjadaczy chleba. Dlatego, że zasadniczo podatek chyba powinien jednak mimo wszystko się obniżyć. Tak, przynajmniej w niektórych przypadkach. No i wreszcie temat czwarty, już taki lżejszy, PESEL, a skarga do sądu administracyjnego, czyli jak skutecznie składać Ale bardzo skargę. Ważne, bardzo ważne. Weszły zmiany przecież takie kilka lat temu, niezauważone. W efekcie może to prowadzić do poważnych kłopotów podatkowych, każdego właściwie, bo to dotyczy skargi administracyjnej w odniesieniu do nie tylko spraw związanych z podatkami, ale właściwie każdej sprawy, której składamy w sądzie administracyjnym, spraw związanych z budownictwem, jakimiś odznaczeniami, modelami i tak dalej. Każda kwestia jest rozstrzygana w takich sytuacjach administracyjnych przez sąd administracyjny, więc trzeba dopełnić pewnych wymogów formalnych. Dokładnie. Więc proszę Państwa, zatem od razu zbierzemy się za temat numer pierwszy, bieżące ważne zagadnienia. Mianowicie data wystawienia faktury w KSeF, czyli Krajowym Systemie Elektronicznych Faktur. Ja tutaj przypominam tą pełni rozwiniętą nazwę, no bo często posługujemy się tym skrótem KSeF i on może być dla części odbiorców nieczytelny, a chodzi po prostu o to, że mamy w kraju, jesteśmy w etapie budowania czy uruchamiania, chyba tak nawet można by powiedzieć, mimo że ten system jest już zbudowany i już działa, można na zasadzie dobrowolnej z niego korzystać, ale jest to krajowy system, nasz krajowy, wewnętrzny, autorski, do wymiany faktur elektronicznych o charakterze powszechnym. Tylko od razu może zaznaczmy, przepraszam, że ci wejdę w słowo, ale że on działa, ale on nie działa w tej wersji, która będzie dopiero wejdzie w życie od lipca przyszłego roku, bo te przepisy, tutaj też trzeba zaznaczyć, że one mają ten obowiązkowy KSeF, czyli obowiązkowe przesyłanie faktur ustrukturyzowanych wejdzie w życie dopiero od lipca przyszłego roku. I ten system obecny, on jest oczywiście funkcjonujący, ale ma charakter tylko fakultatywny, dobrowolny, a przez to pewnych elementów nie zawiera tych, które będą zawierać te faktury. W pełni się z tym zgadzam. Od lipca przyszłego roku. Tak, właśnie różnica, proszę Państwa, jest nawet nietechnologiczna i nietechniczna. Bo w sensie technicznym system już działa i będzie działał, wydaje się, w sposób podobny od 1 lipca 2024. Natomiast ta kwestia obowiązkowości tutaj w istotny sposób nam zagadnienie zmienia. Niemniej jednak warto sobie tak jakby zwizualizować, czym ten KSeF, ja to czasem mówię, elektroniczny listonosz jest. To jest, proszę Państwa, taka wersja chmurowa, czyli dostępna przez internet, elektronicznego listonosza właśnie. Czyli państwo polskie utworzyło dla nas, dla przedsiębiorców, skrzynkę nadawczą, w której możemy zamieszczać
przesyłki, czyli faktury elektroniczne ustrukturyzowane. I te faktury elektroniczne ustrukturyzowane, czyli mające ściśle określony format, ściśle określoną strukturę, ściśle określoną zawartość. Przykład takiej faktury macie Państwo zamieszczony na ekranie po prawej stronie. To jest właśnie przykład faktury elektronicznej ustrukturyzowanej. I taką fakturę my zamieszczamy w skrzynce naszej, skrzynce nadawczej, a elektroniczny listonosz przygotowany przez Ministerstwo Finansów zapewnia nam, że ta nasza przesyłka bezpiecznie i bezbłędnie dotrze do adresata, czyli do tego, dla kogo tą fakturę wystawiliśmy. I taka jest generalnie idea elektronicznego listonosza. Obecnie on działa dobrowolnie, każdy z nas może się z tego systemu skorzystać. To jest nasza własna decyzja. Warto by się umówić z odbiorcą na to, żeby on również ze swojej skrzynki wyjmował faktury ustrukturyzowane, bo jeżeli tego nie zrobimy, to będziemy musieli niejako równolegle w tym okresie przejściowym dosyłać mu fakturę również w inny sposób. To się natomiast skończy z 1 lipca 2024. I tutaj może znowu przerwę chwileczkę. Może zróbmy tak, że ponieważ na poprzednim bilansie wspomnieliśmy Państwu, że będziemy omawiać poszczególne elementy dotyczące KSeF-u na poszczególnych spotkaniach, bo jest sporo tych elementów, a mamy jeszcze dużo wątków. Może byśmy dzisiaj omówili tylko kwestię tych faktur właśnie wystawionych, natomiast zupełnym odrębnym elementem są faktury otrzymywane. Jak najbardziej, to jest zupełnie inny aspekt i na pewno nie będziemy o tym dzisiaj mówić. Ale warto było też taki element o nim powiedzieć, dlatego że o otrzymaniu faktur tutaj ustawodawca jeszcze bardziej niestety komplikuje kwestie związane z otrzymywaniem faktur różnych, nie tylko tych faktur w KSeF-ie, co oczywiście powoduje duże kłopoty. Oczywiście. I w związku z tym to, że my wyślemy tą fakturę w KSeF-ie, to nie zawsze jest tak, że ona dotrze do tego odbiorcy, do którego byśmy chcieli, żeby ona dotarła. Natomiast tu bym postawił kropkę, żeby już jakby nie mówić o wszystkim naraz, bo na pewno nam nie starczy tych kilku minut, które przewidzieliśmy na ten temat. Natomiast skupiłbym się na tym dzisiejszym zagadnieniu, czyli dacie wystawienia faktury w KSeF. Proszę Państwa, tutaj jest fragment istotnych przepisów. Pierwszy to ze słowniczka ustawy, on precyzuje, czym to jest w ogóle faktura ustrukturyzowana. Tutaj istotne jest to, że to jest faktura wystawiona według określonego wzoru, czyli formatu, taki właśnie jak przed chwilą widzieliśmy na ekranie. Ale mało tego, to ta faktura musi być jeszcze połączona, obdarzona numerem identyfikacyjnym KSeF. Czyli takim numerem, który powiedzmy elektroniczny listonosz nadaje tej naszej indywidualnej przesyłce. On jest jeden, jedyny, niepowtarzalny. I ten komplet, czyli faktura zgodna ze wzorem plus oznaczenie numerem identyfikacyjnym, tworzy nam dopiero fakturę ustrukturyzowaną. Czyli wtedy dopiero możemy mówić, że taka faktura istnieje. No i tu pojawiają się pewne kłopoty, o czym jeszcze będę mówił dalej. Mianowicie faktura ustrukturyzowana jest wystawiona i otrzymywana przy użyciu Krajowego Systemu E-Faktur. Dlaczego przy użyciu tego systemu? Dlatego, że w żadnym innym systemie nie uzyskamy numeru identyfikacyjnego KSeF. Żaden inny system, nasz, symfoniczny na przykład, nie jest w stanie takiego numeru KSeF wytworzyć i obdarzyć nim fakturę. Nie ma takiej możliwości. To może zrobić tylko elektroniczny listonosz. Stąd faktura jest wystawiona wtedy, kiedy ten elektroniczny listonosz, projekt faktury, przygotowany na przykład przez nas w systemach fakturujących, zostanie oznaczony numerem KSeF. I tak należy właśnie rozumieć owe wystawienie w specyficzny dosyć sposób, czyli dodanie do projektu faktury tego numeru, który razem z numerem tworzy całość. No i teraz mamy bardzo ciekawy punkt, artykuł 106NA, który mówi nam, cytat jest zamieszczony tutaj na slajdzie, fakturę ustrukturyzowaną uznaje się za wystawioną w dniu jej przesłania. Wystawiam tą fakturę w dniu jej przesłania. No, z jednej strony to jest w sumie logiczne, bo ja mogę dzisiaj przygotować projekt faktury. Nie będę ten projekt, który oglądaliśmy przed chwilą na ekranie, mogę w moim systemie informatycznym taki projekt przygotować, ale na przykład wysłać go za 3 dni. No, skoro tak się wydarzy, no to ja nie będę miał daty wystawienia dzisiejszej, tylko za 3 dni, bo za 3 dni dopiero ta faktura ma szansę zostać oznaczona numerem przesyłki, czyli będę miał komplet, fakturę ustrukturyzowaną, składającą się z wzoru faktury i połączonej przesyłki. Ale trzeba też dodać, że w przypadku, kiedy jest faktura wystawiona u nas w systemie,
to w naszym systemie też będzie data wystawienia tej faktury w naszym systemie. I to musi być w każdym systemie, który umożliwia wystawienie faktur, musi być taka data. Dlatego, że jak za chwilę Państwo zauważycie, i to zapewne Bogdan powie, mogą być sytuacje, kiedy KSeF z różnych względów nie działa. I wtedy ta nasza data staje się datą właściwą. A więc w sytuacji, kiedy na zasadzie pewnego wyjątku. Tak, tak. Ale gdy KSeF działa, datą wystawienia faktury będzie data przesłania do KSeF-u, ale oczywiście nasza faktura w naszym systemie będzie miała swoją datę. Czyli będziemy mieli jakby dwie daty w naszym systemie, która jedna wskazuje datę, którą, kiedy ja ją wystawiłem, dokładnie, a drugą datę będzie data, którą ten KSeF ją zaakceptował i nadał jej numer. Jak najbardziej. I zaraz o tym powiem. Mam na ten temat przygotowany pewien obrazek, żeby to zwizualizować, więc jeszcze łatwiej będzie się na ten temat nam rozmawiało. Natomiast chciałbym Państwu zwrócić uwagę na to, w jaki sposób ta zmiana formy faktury z elektronicznej, takiej jaką my często używamy, uznajemy za fakturę elektroniczną, czyli fakturę wystawioną i otrzymaną za pomocą dowolnego systemu informatycznego. To jest punkt 32 ustawy o podatku od towarów i usług z artykułu 2. Natomiast taką fakturę, często dzisiaj posługujemy się takimi fakturami. Mamy faktury na przykład zapisane w postaci PDF i nazywamy je fakturami elektronicznymi. Ja często mówię, że to są dla mnie fałszywe faktury elektroniczne. Dlaczego? Dlatego, że one są owszem wystawione za pomocą systemu informatycznego i system informatyczny może je odebrać, ale co mi z tego, skoro ja potem muszę te dane i tak z tej faktury w jakiś sposób odczytać albo na przykład, nie daj Boże, przepisać ręcznie do mojego systemu finansowo-księgowego. Mówisz tutaj o fakturach zakupowych. Tak, mówię teraz o fakturach zakupowych. Tak, ja mówię teraz o tym dalszym ciągu, czyli w sytuacji, w której ja tą fakturę przyjmuję. I według mnie, proszę Państwa, w sensie takim informatycznym, z informatycznego punktu widzenia i efektywności działania całego systemu, to jest po prostu tragedia. Bo to oznacza, że ja dane, które mam zapisane w postaci elektronicznej, muszę jeszcze jakimiś dodatkowymi czynnościami przenosić do moich systemów. I to jest, mówiąc szczerze, kompletnie bez sensu. To jest doskonale zmarnowany czas. Dlatego właśnie faktury elektroniczne ustrukturyzowane są ogromną szansą na podniesienie efektywności wymiany danych. Bo my w systemach informatycznych możemy te dane odczytać od razu, bez konieczności dokonywania jakichkolwiek transformacji. I to jest niesamowita przyszłość i niesamowity plus posługiwania się fakturami elektronicznymi w formie ustrukturyzowanej. No ale teraz idąc dalej do procesu wystawiania, dzisiaj to wystawiam fakturę, przekazuję tą fakturę klientowi, taką kopię faktury sobie archiwizuję w moich systemach i wprowadzam do rejestracji na przykład w systemie ewidencyjnym finansów i księgowości. W nowym rozwiązaniu ja już wystawię w moim systemie sprzedaży nie fakturę, tylko projekt faktury. Dlaczego? Dlatego, że nie jest ona oznaczona numerem KSeF, czyli nie jest fakturą ustrukturyzowaną. Taki projekt przekazuję do Ministerstwa Finansów, przekazuję do elektronicznego listonosza. Tam on, i tutaj ten moment przekazania jest dosyć istotny, przekazuję, po tym przekazaniu odbywa się coś, czego tutaj na obrazku nie mam, czyli pomiędzy przekazuję, a odbieram numer, odbywa się weryfikacja zawartości faktury po stronie Ministerstwa Finansów. KSeF, Krajowy System E-Faktur, sprawdza, czy to, co zostało dostarczone, jest rzeczywiście fakturą ustrukturyzowaną. I jeżeli rzeczywiście tak jest, zawiera wszystkie dane, które są wymagane od faktury, staje się automatycznie fakturą, dostaje numer przesyłki i ja ten numer przesyłki mogę odebrać i mam wtedy u siebie komplet, czyli mam projekt plus numer, a w Krajowym Systemie E-Faktur fakturę oznaczoną numerem. No dobrze i dalej by było, proces wygląda tak samo. Dobrze było, żebyśmy powiedzieli Państwu, że KSeF nie będzie weryfikował prawidłowości treści faktury. Nie weryfikuje merytorycznie zawartości faktury. To znaczy, faktury, że tak, jeśli ja pomylę się co do stawki podatku, bądź wysokości transakcji, wartości transakcji, bądź nawet dokonam z jakichś względów błędnego przeliczenia, na przykład ilości, no dajmy na to, 2 razy 10, 2 towary po 10 zł i powinno być oczywiście 20, ale z jakichś względów nastąpi chochlik drukarski, z jakichś względów nie wiadomo jakich, i napisze się, wskaże się 40,
to, że wartość 40 będzie, choć widać, że to gołym okiem, że powinno być 20, że coś tu nie pasuje, prawda? To tego nie, w żaden sposób nie skoryguje system KSeF i nie będzie tego weryfikował. W związku z tym taka konieczność ewentualnych korekt i błędów w fakturach niestety będzie spoczywała na sprzedawcy. To też jest bardzo ważne. Ja wiem, że odwołam się zupełnie do innych kwestii, jeśli na nie pozwolisz, ale zwracam Państwu uwagę, że nie będzie możliwości wystawiania not korygujących przez kupującego. Czyli kupujący nie może skorygować drobnych błędów, no oczywiście wartościowych to tym bardziej, ale kwestii związanych na przykład z jakimiś tam kwestiami adresu czy innych, to wszystko na wszystkim będzie spoczywał ten na wszystkie błędy będzie spoczywał obowiązek korekty przez sprzedawcę. Czyli to tutaj prawda. Sprzedawca będzie musiał bardzo uważnie i roztropnie wystawiać te dokumenty, żeby nie dokonywać ich korekt. Bardzo dziękuję za tę uwagę, bo ja to też często Państwu przekazuję na szkoleniach. Musimy baczną uwagę zwracać na to, co my na tych fakturach de facto zapisujemy. Bo bardzo łatwo jest popełnić pomyłkę w tym systemie i bardzo łatwo jest potem, że tak powiem, się zakorygować na śmierć. Przepraszam za ten kolokwializm, o którym tutaj mówię. Po prostu tych faktur korygujących może być dużo i powinniśmy dążyć do tego, żeby tak usprawnić nasze procesy sprzedawania i tak usprawnić nasze procesy wystawiania faktur, aby tych błędów po prostu nie było na fakturach. Może się nawet 3 razy zastanowić nad tym, co my na fakturze zapisujemy, zamiast tak pochopnie wystawiać cokolwiek i przesyłać do KSeF-u. To taka mała... Tak, bo to będzie dotyczyło oczywiście wszystkich elementów. No może by to dotyczyć zarówno terminu wystawienia faktury, wartości dokładnie transakcji, tak. Przedmiotu transakcji, bo do tej pory można właściwie przedmiot transakcji właśnie mógł sobie skorygować notą korygującą kupujący. Po zmianie przepisów nie będzie takiej to możliwości. To już nie jest możliwe. Tak. I wszystko będzie spoczywało na sprzedawcy. No dobrze, więc proszę Państwa, wróćmy do tego wątku faktury, daty faktury. A jak to się ma do daty faktury? Proszę Państwa, w fakturze ustrukturyzowanej jest takie słynne pole P1. Macie Państwo tutaj na górze obrazek z dokumentacji, takiej dokumentacji, która precyzuje, co w którym miejscu powinno się znaleźć w fakturze ustrukturyzowanej. I tam jest dokładnie napisane P1, to jest data wystawienia z zastrzeżeniem artykułu 106NA ustęp 1 ustawy. I ten artykuł ponownie pozwoliłem sobie tutaj przytoczyć. Czyli, że fakturę ustrukturyzowaną uznaje się wystawioną w dniu jej przesłania do Krajowego Systemu E-Faktur. No to jak to? O co tu w takim razie chodzi? Skoro ja we wzorze faktury w polu P1 mam wpisać datę wystawienia, a na przykład dokonam wysłania tej faktury, przekazania do Krajowego Systemu E-Faktur, do listonosza, na przykład nie dzisiaj, tylko jutro albo po 3 dniach, to co to znaczy? Proszę zwrócić uwagę, że w tym momencie pole P1 jest de facto moją deklaratywną datą wystawienia. To jest datą, którą ja deklaruję. Ja ją wystawiam, ja jako ten, który ten projekt faktury przygotowuje, określam, oznaczam, że chciałbym tą datę wystawić w takim i w takim dniu. Czy to się rzeczywiście wydarzy? Najczęściej tak, jeżeli fakturę wyślę od razu. Natomiast jeżeli zechcę tą fakturę sobie przetrzymać, albo dalej, o czym już mówił przed chwilą Wojciech, nastąpi awaria systemu i faktura nie dotrze do elektronicznego listonosza, no to ja jej nie wystawię w tym dniu. Nie wystawię jej również w tym dniu, kiedy mam w fakturze błędy i faktura zostanie odrzucona jako niepoprawna. Też ją w tym dniu nie wystawię, w tej mojej dacie deklaratywnej. Realną datę wystawienia zobaczę za to w numerze w KSeF, bo data wystawienia jest częścią tego numeru. Zaraz po sekcji dotyczącej NIP-u sprzedawcy zamieszczona jest data wystawienia i to jest realna data wystawienia faktury, którą mamy zakodowaną w tym numerze przesyłki nadawaną przez elektronicznego listonosza. Czyli jeszcze raz, mam projekt, w tym projekcie mogę zapisać moją deklaratywną datę wystawienia, ale realna data wystawienia będzie datą, którą mogę odczytać z treści przesyłki. No i jakie to ma konsekwencje? Może jeszcze jedna uwaga. W przypadku faktur, które przesyłamy do KSeF-u. Tak, bo oczywiście. Jeszcze trzeba zwrócić uwagę, że mamy, ustawodawca zakłada, część dokumentów, faktur, których do KSeF-u nie będziemy przesyłać. To też ważne, szczególnie tu chodzi o osoby prywatne, czyli konsumentów. Tak, na ich dokładnie rzecz tak. Faktury nie będą przesyłane do KSeF-u. Dokładnie tak, przy czym nie ma jakby żadnych kar za to, że my taką fakturę prześlemy. Teraz. Teraz, tak. Bo coraz więcej słyszę takich głosów,
że ja mam w nosie przepisy, przepraszam bardzo, że tak wprost powiem, ale niektórzy po prostu ze względu na ilość dokumentów nie chcą rozdzielać swoich systemów i chcą wszelkie faktury przesyłać do KSeF-u, również dla konsumentów. Ja tutaj się całkowicie, znaczy rozumiem ten punkt widzenia, bo muszę Państwu powiedzieć, że naprawdę nie byłem szczęśliwy, kiedy na etapie prac nad projektem ten element niefakturowania konsumentów został dołożony do przepisów. Ja uważam, że to jest niepotrzebna komplikacja systemu. Naprawdę. Już samo obsługiwanie KSeF jako takie jest dosyć skomplikowane i tutaj każdy wyjątek, każde jakieś odstępstwo, że generalnie to robimy tak, ale pod warunkiem, że nie coś i może jeszcze w kontekście czegoś innego, jest niepotrzebną komplikacją czegoś, co moim zdaniem generalnie ma nam usprawnić i ułatwić prowadzenie biznesu, o czym mówiłem wcześniej. Znaczy tu uzasadniając to przyczynę, dla których może wprowadził ustawodawca, wyłączył ustawodawca faktury dla osób prywatnych, przede wszystkim przyczyną tą była szybkość wystawienia faktury dla klienta, który bardzo często jest w sklepie, w punkcie informacyjnym i chce po zakupie otrzymać od razu dokument sprzedaży, tak żeby do tego sklepu już nigdy nie wracać. I podejrzewam, że taka była tego przyczyna. Natomiast i to słusznie rzeczywiście, no bo każdy z nas czasami idzie do sklepu z różnych względów, z różnych przyczyn bierzemy faktury dla celów prywatnych, no choćby dla jakichś kwestii związanych z odpisem w zakresie podatku dochodowego i chcemy tą fakturę mieć już, żeby wiedzieć w ogóle co kupiliśmy, żeby mieć potwierdzenie również zakupu prawidłowej ceny, wysokości transakcji, ilości sprzedanych towarów i tak dalej. Natomiast tutaj ustawodawca jednak w wyniku, no pewnej krytyki Ministerstwa Finansów wycofało się z tego projektu i efektywnie mamy no taki dualizm, taki dualizm wystawienia faktur, części faktury w KSeF-ie, część faktur poza KSeF-em. I ja wiem, że Bogdanie, ty byś chciał dalej prowadzić, bo mamy ograniczony czas, ale jeszcze zwrócę Państwu uwagę na bardzo duży problem związany z tym, jak traktować dokumenty sprzedaży, które nie są przesłane do KSeF-u, a nie daj Boże, zostaną doręczone do odbiorcy. Mhm. To jest zupełnie inne zagadnienie i tu absolutnie nie chcę... I może tutaj zaparkujmy. Tak. Chętnie do tego wątku wrócimy, bo mogę Państwu solennie obiecywać, że my przy każdym bilansie księgowego będziemy do zagadnienia KSeF wracać, bo to jest naprawdę rewolucja. Proszę Państwa, to jest absolutnie rewolucja w tym wszystkim, w procesach obsługi sprzedaży i w procesach obsługi zakupu. To jest temat niezwykle ważny, dlatego będziemy Państwu przy każdym odcinku bilansu księgowego przypominać albo wskazywać na jakieś aspekty. Teraz przepraszam, ale chciałbym wrócić do daty wystawienia, tym bardziej, że już mamy, patrzę niepokojąco na... Tamte elementy są nie tak istotne, jak jednak ten kwestia KSeF-u, wydaje mi się, w kontekście naprawdę dużych zmian i zbliżających się. Oczywiście to jest inna rzecz, znowu chciałeś powiedzieć, ale ja też muszę dodać, nie wiadomo, co zrobi nowy rząd. Tak? Mhm. Nowy rząd, który być może się ukonstytuuje w grudniu. No i pytanie, czy w ogóle będzie chciał kontynuować tą zmianę od razu od lipca. Bo też są takie głosy, że te zmiany nie są najlepiej przygotowane i żeby je przesunąć no co najmniej o pół roku, czyli do stycznia 2025 roku. Znaczy ja mam tutaj sprecyzowany pogląd, przepraszam, bo tak mnie, ja bym tej daty nie przesuwał. Ja bym tej daty nie przesuwał, bo czytam tu i ówdzie różne głosy, nie jesteśmy przygotowani, w związku z tym przesuńmy ten termin. Nie chodzi mi o przygotowanie, chodzi mi o nieprawidłowość przepisów. To jest zupełnie coś innego. To trzeba po prostu, moim zdaniem, przepisy trzeba dostosować do życia, a nie życie do przepisów. Okej, okay, to... Zaparkujmy jednak ten temat, wróćmy na chwilę do daty wystawienia. Proszę Państwa, jak ta data wystawienia faktury ma się na przykład do obowiązkowych terminów, w którym tą fakturę wystawiamy? Proszę zwrócić uwagę, że no w myśl artykułu 106i punktu pierwszego tego artykułu fakturę wystawia się nie później niż 15 dnia następnego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę, z zastrzeżeniem punktów poniżej. Czyli co do zasady, ja nie muszę tej faktury wystawiać od razu w dniu dokonania czynności, czy wykonania usługi, czy dostarczenia towaru. Mam na to czas do 15 dnia następnego miesiąca. No i warto by w związku z powyższym w tym terminie 15 dnia się zmieścić. Ale to wystawienie,
to już nie jest moja deklaratywna data, tą, którą zapisałem w polu P1 projektu faktury, tylko to jest data, w której musi się ten cały proces domknąć, dokonać, przeprocesować przez KSeF. W związku z tym powinienem myśleć dosyć intensywnie o tym, w którym momencie i w jaki sposób fakturuję. Być może zmienić swoje nawyki i swoje sposoby postępowania z fakturami w procesie sprzedaży, które mam dzisiaj. To jest ta rzecz i to jest to przesłanie, które chciałbym Państwu przekazać. Może powiedzmy Państwu wprost, o co chodzi. No bo Bogdan powiedział tak trochę zawoalowany w sposób. Chodzi o to, żeby było to zabrzmiało jednoznacznie. Chodzi o to, że w sytuacji, kiedy wystawimy fakturę 15, a nie daj Boże z jakichś względów, chcemy ją przesłać, ale nie prześlemy ją 15 następnego miesiąca, czyli za październik 15 listopada i jej nie prześle 15 listopada i nie dostanie tego numeru, to popełnimy wykroczenie karno-skarbowe w związku z faktem, dokładnie, że tak, nie wystawiliśmy tej faktury 15 listopada. Oczywiście my chcieliśmy, co więcej, nawet może chcieliśmy ją wysłać do systemu, ale z jakichś względów, na przykład system, nie wiem, internet u nas siadł przez chwilkę i było zablokowanie i ona trafiła tak następnego do systemu następnego dnia. To jest podstawa do tego, żeby nas Urząd Skarbowy ukarał z tytułu przepisów za niewłaściwy termin wystawienia faktury. No za wystawienie faktury wadliwie, bo ona musi być wystawiona prawidłowo, a więc do 15 następnego miesiąca. No tak, co prawda mamy tryb awarii, który na takie okoliczności awarii ale to tej awarii podatnika nie jesteśmy w stanie wykazać wtedy. Po prostu internet przestał działać, a my nawet nie wiedzieliśmy o tym. Uruchomiliśmy procedurę wysyłki, a z naszych względów internet u nas, router przestał funkcjonować. Nie udowodnimy nawet, że przestał funkcjonować z naszej przyczyny. No nie chcę jakby wchodzić w kwestie dowodowe, natomiast jest przewidziane w przepisach tej właśnie ustawy o KSeF możliwość wystawiania w trybie awaryjnym w dniu następnym. Tak, czyli tak, teoretycznie jakbyśmy wysłali ją jeszcze pierwszego dnia kolejnego, czyli 16 dnia trzeba by wtedy udowodnić awarię tego poprzedniego dnia, co nie zawsze będzie proste. Tak jest. Natomiast takie możliwości też są. I tu jest ta. Natomiast są oczywiście takie sytuacje, w których mogę też tą fakturę wystawiać przed terminem wykonania czynności i dokonania usługi. Tutaj z kolei kolejne podpunkty artykułu 106i zacytowałem. Też natomiast nie należy tutaj jest, nie mogą być wystawione wcześniej niż 60 dnia. Na to też zwracam uwagę. Czyli tu jakby nie nadmiernie nie powinniśmy się spieszyć z kolei przed tym terminem i tu już jakby nie chciałbym się rozwodzić ze względu na brak czasu, natomiast na to też zwracam uwagę. Ale są też takie sytuacje, w których to od wystawienia faktury rodzi obowiązek podatkowy podatku od towarów i usług. Czyli ta data wystawienia faktury staje się dla nas niejako krytyczna z perspektywy poprawnej alokacji do okresu sprawozdawczego i poprawnego naliczenia podatków. Więc jest tutaj choćby artykuł 119a punkt 5, tak, w których na przykład świadczenie usług budowlanych, dostawy książek i tak dalej, wykonanie niektórych usług, wiązane są właśnie z momentem wystawienia faktury. Więc to też ma wpływ w tych branżach i w tych miejscach fakturowania, w których rzeczywiście zajmujemy się taką, a nie inną działalnością. Powinniśmy to wziąć pod uwagę, projektując nasze dostosowanie do krajowego systemu e-faktur, tak, abyśmy sobie od 1 lipca 2024 roku po prostu nie narobili kłopotów. No podam, żeby pokazać, że prosty przykład. Jeżeli ja wykonam usługę budowlaną na rzecz przedsiębiorcy, dajmy na to 15 października, to powinienem ją wystawić tą fakturę najpóźniej do 14 listopada, w ciągu 30 dni. I teraz jeżeli ją wystawię 14 listopada i prześlę 14 listopada do KSeF-u, to będzie dobrze. Ale jeżeli ją wystawię 14 listopada, ale prześlę do KSeF-u 15 listopada, to już uchybię obowiązkom wynikającym po pierwsze z daty terminu wystawienia faktury, a ponadto datą obowiązku nie będzie ten dzień wystawienia tej faktury,
tylko ten 30 dzień od upływu terminu wykonania usługi, a więc w tym naszym przypadku 14. Oczywiście nie ma znaczenia, czy 14, czy 15, bo w trakcie miesiąca. Ale jeśli to ma miejsce na przełomie miesięcy, to już ma znaczenie. No to już będzie miało i również znaczenie dla kwestii ewidencyjnych. Czyli mimo tego, że moja faktura będzie im nosiła datę, dajmy na to 1 listopada, ja będę musiał ją, ze względu na to, że termin do wystawienia faktury upłynął 31 października, ująć tą fakturę mimo wszystko w ewidencji za październik. I to są kwestie, których w żaden sposób tutaj nie da się rozwiązać rozsądnie. Po prostu trzeba przewidywać, żeby wcześniej te faktury wystawiać. Dokładnie o tym mówię. I to jest, proszę Państwa, coś, do czego, na co powinniśmy zwrócić szczególną uwagę w procesie przygotowania się do KSeF. My czytamy te przepisy, ale czytamy przepisy w kontekście naszej konkretnej działalności i wpływu przepisów na to dokładnie, z czym się zajmujemy. I wreszcie następny aspekt, już zbliżam się ewidentnie do końca, to jest możliwość chociażby wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, gdzie obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, podobnie jak przy tamtych usługach. Tu jednak dodałem ten element dlatego, że często takie faktury wystawiamy w innej walucie niż waluta polska i w związku z tym powstaje pytanie o kurs, jaki powinniśmy do tego zastosować i co to się stanie z tym kursem, jeżeli ja na przykład nie wystawię faktury w odpowiednim terminie. Prawda? Czyli tu czasem mam takie pytania, a co to będzie, no wystawiłem, powinienem wystawić 15, nie wysłałem, nie przeszło, no co się teraz dzieje, to jaki ja mam kurs? No w przypadku wewnątrzwspólnej dostawy towarów, no to ten kurs dla podatku od towarów i usług ma oczywiście znaczenie, ale ten podatek i tak jest zerowy. Natomiast w sytuacji, w której my będziemy dokonywać korekty, bo jednak nie udała nam się ta wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, no to już trzeba wiedzieć, do którego dokładnie dnia trzeba wrócić, aby odpowiedni kurs odczytać. Więc proszę Państwa, to też trzeba wziąć pod uwagę, projektując fakturowanie, czyli procesy sprzedażowe w naszej organizacji ze względu na ten specyficzny model rozpoznawania daty wystawienia dokumentu, który został zapisany w przepisach faktur ustrukturyzowanych. Ojku. Bogdanie, nie będę już więcej tutaj zabierał głosu, bo ja wiem, że i tak za dużo, ale ogólnie rzecz biorąc, tematyka jest bardzo szeroka i mam tu dużo do dodania. Zresztą rozmawialiśmy na tym przed rozpoczęciem dzisiejszego spotkania z Państwem i wydaje mi się, że tu po prostu, czy byśmy zrobili osobny element dyskusyjny, taki też ciekawy, pokazujący różne oblicza tego problemu. Dlatego, że proszę Państwa, tutaj choćby kwestie dotyczące wystawienia faktury, a co w sytuacji, kiedy ja tą fakturę właśnie wystawię do KSeF-u, wystawię w formie ustrukturyzowanej, znaczy w formie, w tym formacie właściwym XML i nie prześlę do KSeF-u. No albo prześlę ją wcześniej do klienta. I pytanie kolejne, czy czego klient... zdecydowanie, proszę Państwa, od razu powiem, odradzamy, nie powinienem odradzamy, robić. Odradzamy. A co w sytuacji z klientem? Czy klient w ogóle ma możliwość odliczenia VAT-u z tej faktury? No ministerstwo mówi, że nie, ale ja mówię, że tak. Że tak, że to normalna faktura. I to jest bardzo dobry temat na kolejny wątek o KSeF za miesiąc, proszę Państwa, zapraszam. Będziemy mieli jubileuszowe spotkanie. O, proszę bardzo. 50, więc może to jest właśnie dobry moment, żeby o takich elementach porozmawiać. Dobrze. To rozumiem, że możemy przełączyć na następną I teraz kwestię. Chciałbym przejść do następnego zagadnienia, czyli JPKV7 i też wpływu KSeF-u na to. To co ciekawe, proszę zwrócić uwagę, tu proszę Państwa, jest projekt rozporządzenia. To nie są przepisy jeszcze ostateczne. Projekt rozporządzenia. Zwrócę Państwa uwagę, że Ministerstwo Finansów wprowadziło, a w konsekwencji Sejm, prowadził na podstawie ustawy o KSeF zmiany w wystawianiu faktur tych zaliczkowych. Zaliczkowych i ostatecznych. Jeśli zaliczka jest w tym samym miesiącu, co transakcja, akcja, no to można wystawić jedną fakturę. I ustawodawca, co ciekawe, dodał nowy przepis. Artykuł 106e ustęp 1a dodał przepis, gdzie mówi, że jeśli wystawisz podatniku fakturę i jest zaliczka i transakcja w tym samym miesiącu, a ta faktura obejmuje i tą zaliczkę, i tę transakcję, to musisz na fakturze podać i datę sprzedaży, i datę tej zaliczki. No, logiczne by było, żeby ta data i transakcji, i data zaliczki znalazła się w KSeF-ie. No bo po co ustawodawca każe nam podawać na fakturze datę sprzedaży i datę zaliczki, skoro miałby tego nie wykorzystać do swoich celów. No i tutaj pojawiają się projekty Ministerstwa Finansów idące całkowicie w inną stronę. Proszę Państwa, ten pierwszy przypadek. Od stycznia ustawodawca chce wprowadzić
ewidencja, w zmianie w ewidencji w ten sposób, żeby ta faktura nie musiała zawierać tej daty, tej zaliczki na tej fakturze. Czyli tylko fakturę, datę końcową. Tylko datę końcową. No to pytam się, proszę Państwa, czy ktoś, czy leci z nami pilot? Czy ktoś to nadzoruje? No z jednej strony ustawodawca każe nam na fakturze podać datę sprzedaży i datę zaliczki. Na fakturze jest to obowiązkowe, jeżeli faktura obejmuje jedną i drugą czynność. Natomiast w JPK VAT ministerstwo mówi, a to nieważne. To nieważne, to ja potrzebuję tylko tej daty sprzedaży. To po co było zmieniać te przepisy przed chwileczką, dwa miesiące temu, żeby potem za chwilę z nich nie skorzystać? Co więcej, widzieliśmy, rozmawiałem również z Bogdanem wcześniej na ten temat, ta struktura JPK VAT, to JPK FA 2, ta dotycząca struktury faktury, która ma dotyczyć KSeF-u, właśnie tego elementu nie zawierała. Czyli ja na szkoleniach również mówiąc o tym, mówiłem wyraźnie, że ta nie zawiera tej daty zaliczki. No i ministerstwo tu się zorientowało, że nie zawiera tej daty zaliczki i chce tą zaliczkę uzupełnić. Znaczy wyrugować całkowicie. Ach, po prostu. Wyrzucić, żeby tej zaliczki w ogóle na tej fakturze nie było. No to po co ta data? Dobrze. Natomiast od lipca przyszłego roku, w związku z faktem, że będą już faktury ustrukturyzowane. Czyli, przepraszam, wyraźnie z tego wynika, że będziemy mieli dwie wersje JPK-ów. Tych nie. Od stycznia. Czy to będzie to znaczy, ta sama struktura JPK? Znaczy, nie, nie. To znaczy ta część zmian wejdzie w strukturze JPK od lipca, czyli ona będzie, ale właściwie to jest ta sama, bo ustawodawca mówi, że nie trzeba. Okay. Podawać daty sprzedaży, daty zaliczki. Rozumiem. Na fakturze, więc tu się nic nie zmienia. Okay, czyli struktura jest, może być ta sama, którą struktura może być ta sama, natomiast od lipca niestety konieczne będzie po pierwsze podawanie w ewidencji dodatkowo, czyli oprócz mojego numeru faktury musi się pojawić numer faktury w KSeF-ie, o ile ta faktura w KSeF-ie jest wystawiona. Zarówno dotyczy sprzedaży, bo tutaj Państwo macie projekt zmian, to jest ten slajd 12, to dotyczy sprzedaży, a tutaj za chwilę będziemy mieli to samo po drugiej stronie z tytułu zakupów. Ale wróćmy do sprzedaży. Natomiast faktury w tej ostatniej części, faktury sprzedażowe będą musiały być oznaczenie OFF, więc w sytuacji, kiedy były wystawione w awarii niedostępności SEF, KSeF, i nie zostały przesłane do KSeF. W ogóle przepis jest źle napisany. To jest, to dobrze, ale to tylko zwracam uwagę, bo nie wiadomo, o co chodzi. Czy zostały wystawione i nie przesłane od razu? Czy zostały niewystawione do KSeF, bo jest awaria i do momentu, kiedy ja złożyłem ten JPK, to nie zostały przesłane? Nigdy nie zostały przesłane? Czy zostaną przesłane? Czy zostały przesłane tylko do pewnego momentu, ale nie wiadomo, który moment wybrać, jako nie zostały przesłane? No bo jak ja dzisiaj mam awarię i nie prześlę, ale jutro prześlę, to ona została przesłana, czy nie została? No w chwili awarii nie została, ale potem awarii została. Może tak bym powiedział, że z perspektywy składającego JPK, ale to nie wiadomo. No więc, 25 ale proszę, dnia następnego ale zróbmy, miesiąca. Bo proszę Państwa, wyobraźmy sobie sytuację jako korekt. Ja dzisiaj składam, że nie zostały przesłane i zrobię, że nie przesłane, bo nie były, a potem za miesiąc, no z konieczności je przesłałem do KSeF-u, bo musiałem i wtedy muszę korygować wszystkie te oznaczenia off, bo były off, a nie ma off. To jest, to proszę Państwa, to jest nieprzemyślany przepis, ale dobrze. To zgadzam się. To było a propos off. Tak, to jest propozycja. A BFK to jest bez, faktura bez KSeF-u i taka faktura została bez użycia KSeF-u, czyli co do zasady dla osób prywatnych. Czyli jeśli dla osób prywatnych wystawiam fakturę, to oznaczam ją BFK. No podejrzewam, że to jest ta sytuacja tylko dla osób prywatnych, choć nie do końca, no bo z drugiej strony, no proszę zwrócić uwagę, mogą być problemy jeszcze z tymi innymi fakturami w systemie OSS, ale nie chcę się tutaj wchodzić, bo to jest bardzo szczegółowe kwestie. I właśnie ostatnia po stronie zakupów. Zakupy, proszę Państwa, mamy, musimy również w ewidencji zakupów podać numer faktury ustrukturyzowanej zakupowej, czyli oprócz numeru własnego faktury. Naszego musi być w naszej strukturze numer faktury, znaczy własnego, to znaczy tej faktury sprzedażowej sprzedawcy, ja ją ujmuję jego numer w swojej ewidencji. Tak, to jest numer własny dokumentu. A oprócz jego numeru muszę ująć ten numer, który został nadany tej fakturze w KSeF-ie. Ten numer przesyłki elektronicznego listu. Tak, tej zakupowej faktury. I to w przypadku faktur korekt, no to będą musiały, faktur VAT-RR i faktur VAT-RR korekta, będą musiały zawierać NIP sprzedawcy i numer KSeF-u, o ile były przesłane w KSeF-ie.
tu jest dowolność, to będzie trzeba na zasadzie wypracować z tym swoim rolnikiem ryczałtowym, od którego kupujemy towary, czy on przesyła, chce przesyłać, żeby mu przesyłać faktury w KSeF-ie, czy nie. Tu jest dowolność, to nie ma obowiązku. I ostatnie, ten element analogiczny, czyli symetryczny do sprzedaży, podatnicy, którzy dokonują zakupu i ewidencjonują faktury zakupowe w swojej ewidencji, muszą oznaczyć fakturę off, jeśli ona została przesłana do niego w chwili, kiedy była awaria i otrzymał ją poza KSeF-em. No ale też pytanie znowu, to dostał ją w KSeF-ie, ale potem była w KSeF-ie, to on ją dostał w KSeF-ie, bez KSeF-u. Tak. Nie wiadomo, o co chodzi. Natomiast BFK to jest te faktury, które otrzymał poza KSeF-em. Co ciekawe, to nie dotyczy tylko osób prywatnych, bo ktoś powie, no jak to, no osoba prywatna przecież nie odlicza VAT-u. No ale przecież są sytuacje, kiedy sprzedawca myśli, że my nie prowadzimy działalności gospodarczej, na przykład tak jak przy mediach, albo przy energii elektrycznej, przy telefonie, przy jakichś tak zwanych mediach. I sprzedawca wystawia dla mnie jako osoby konsumenta, a ja część swojego mieszkania na przykład wykorzystuję do działalności gospodarczej i odliczam z tej faktury VAT. A więc skoro odliczam, no to otrzymuję ją poza KSeF-em, bo ona nie będzie w KSeF-u, bo ja jestem osobą prywatną. Dla sprzedawcy jestem, ale w części wykorzystuję ją do działalności gospodarczej, a więc muszę ją oznaczyć BFK. No i to takie zmiany. Natomiast druga kwestia, to jest kwestia opakowań wielokrotnego użytku. Tu, proszę Państwa, są definicje zawarte, nowe definicje, które się pojawiły od 13 października, więc te przepisy już są obowiązujące, z tym, że system wejdzie tak naprawdę w życie dopiero od stycznia 2025 roku obligatoryjnie. Czy wejdzie wcześniej, nie sugeruję takiego rozwiązania. Od razu zaznaczam, jeśli ktoś by chciał wejść do tego systemu wcześniej, absolutnie odradzam. Z różnych względów, ale to nie mogę tego dalej kontynuować, bo brak czasu, ale ogólnie rzecz biorąc nie warto do tego systemu, jeśli byłaby taka możliwość. Nie należy się nadmiernie spieszyć. Nie, absolutnie. Od 1 stycznia 2025 roku. I mamy tutaj różne opakowanie wielokrotnego użytku, bo ta ustawa w tym punkcie 49 na górze o gospodarce opakowaniami, odpadami opakowaniowymi dotyczy różnych opakowań, jednorazowych, puszek, jak i butelek. I tu mowa jest tylko w ustawie o VAT, odnosi się tylko do butelek, do 1,5 litra. Czyli to nie są wszystkie butelki, tylko butelki potencjalnie, czyli szklane, wielokrotnego użytku do 1,5 litra pojemności. To mogą być również, mogą być soki, mogą być również potencjalnie jakieś różnego rodzaju jakieś musy, ale również jakieś przetwory o charakterze, nazwijmy to, płynnym. I dzięki temu one będą spełniały te kryteria butelek. No i wtedy będziemy mieli do czynienia z tym systemem tak zwanym kaucyjnym. I jak działa ten system kaucyjny? W dwóch słowach Państwu postaram się odpowiedzieć. Więc wygląda oczywiście tylko, to jest schemat, wiadomo, bardzo prosty. Wygląda to w ten sposób, że producent napoju, czyli macie Państwo, po Państwa prawej stronie macie taki kwadracik, prostokącik, producent napoju w butelkach do 1,5 litra i on te butelki napełnia, bądź jest to, tutaj też powiem, importerem, bo jest nabywcą wewnątrzwspólnotowym, więc sprowadza z zagranicy, wprowadza do obrotu, dokonuje sprzedaży. Na nim będzie spoczywał obowiązek prowadzenia tego systemu kaucyjnego, właściwie na nim głównie. On sprzedaje to w butelce, czyli mamy tutaj pierwszą strzałeczkę w lewą stronę butelka, sprzedaje tą butelkę do detalisty. Oczywiście razem z napojem. Detalista sprzedaje klientowi. I teraz mamy dwóch detalistów, takich, którzy odbierają butelki, czyli sprzedają w butelkach i odbierają, bądź takich detalistów, którzy tylko sprzedają w butelkach i nie odbierają. Butelek zwrotnych. To ja tu przyjąłem ten wariant takiego detalisty, który sprzedaje w butelce i odbiera te butelki. To detalista w momencie sprzedaży tego napoju pobiera kaucję od tej butelki. Ten sprzedawca tego nie pobiera, tylko detalista. Detalista pobiera kaucję, czyli dodatkową jakby należność, która jest szacowana na około 50 groszy od butelki. Niezależnie od butelki, po prostu jest 50 groszy. I dalej w momencie, kiedy konsument chciałby dokonać zwrotu tej butelki, to może przyjść do dowolnego sklepu, bez względu na to, czy posiada paragon, czy nie, zwraca tą butelkę i odzyskuje 50 groszy z tytułu kaucji. Co ciekawe, dostanie zwrot kaucji wtedy, nawet gdy przyniesie odpad opakowaniowy, czyli ta butelka jest uszkodzona, pęknięta, uszczerbiona, to nie ma znaczenia. On ją przynosi, uzyska zwrot kaucji 50 groszy. Tak. Te kaucje, te butelki będą
zwracane na rzecz podmiotu reprezentującego, takiego operatora. Operator będzie reprezentował producentów i wszyscy detaliści będą musieli podpisać umowy z tymi podmiotami reprezentującymi. Czyli każdy detalista musi mieć taką umowę podpisaną na odbiór tych odpadów. Następnie będzie detalista te butelki, które zwrócono mu, to odda operatorowi, czyli podmiotowi reprezentującemu. Natomiast detalista, jeśli ma jakąś zwrot, kaucję, które butelki mu nie zostały zwrócone, no to ma kaucję, którą też zwraca podmiotowi reprezentującemu. I podmiot reprezentujący zostawia u siebie kaucję jako formę rozliczeń, bo on za coś musi żyć, że tak powiem. Choć ma to być non-profit, w związku z tym ma nie uzyskiwać jakichś dodatkowych dochodów z tego tytułu. Ciekawe. Natomiast podmiot reprezentujący zwraca butelki producentowi, określonemu producentowi, temu, który te butelki wprowadził do obrotu. I teraz ten producent, jeżeli będzie miał na minus, nie wiem, czy mamy tu następny slajd, no mamy. Jeżeli producent, to pokażmy jeszcze z powrotem, cofnijmy. Czyli producent otrzymuje zwrot butelek. Jeżeli dostanie tyle samo, to u producenta nic się nie dzieje. Ale jak dostanie za mało butelek, to od różnicy musi zapłacić podatek. To znaczy butelka wchodzi do podstawy opodatkowania, ale nie wchodzi do podstawy opodatkowania butelki, tylko tego napoju. Więc jak jest napój o 5%, to zapłaci podatek 5% od 50 groszy. Ale nie od 100, tylko rachunkiem w 100, bo te 50 groszy w ramach tej kaucji jest zawarta kwota podatku. W cenie napoju. I ten podatek odprowadza do budżetu państwa. I to oczywiście, czyli jak państwo widzą, do podstawy opodatkowania nie wlicza się wartości opakowania, ale w przypadku niezwrócenia tego opakowania, tą podstawę się podwyższa o tą wartość tej kaucji. No tak, ale ten sprzedawca nie otrzymał tej kaucji. To jak on ma podwyższyć? No i tu jest problem. Bo to idzie w kierunku nieprawidłowości tych przepisów i sprzeczności z neutralnością podatku. Jak można obciążyć tego naszego producenta, przepraszam, do tego producenta napoju, obciążyć go dodatkowym kwotą należności, skoro on pieniędzy z tytułu tej kaucji nie otrzymał, bo tę kaucję przejął podmiot reprezentujący. No to on nie ma pieniędzy, to z czego on ma dostać? Dlaczego ma płacić podatek od czegoś, czego nie otrzymał? A podatek ma być, przecież to jest kwota należna, tak? Podstawą opodatkowania jest ta kwota, którą ten nabywający jest zobowiązany zapłacić temu sprzedawcy. A on tego nie miał, nie ma kwoty należnej. No jest problem oczywiście ze zgodnością przepisów z prawem unijnym. No i na koniec roku, bo to rozliczenie tych butelek nie będzie się odbywać w trakcie miesięcy, tylko na koniec pierwszego roku, czyli po 25 roku dokona się ustalenia, ile butelek wydałeś producencie, a ile butelek otrzymałeś. Różnicę zapłacisz podatek. No dobrze, a jak więcej ci oddano butelek niż je wydałeś, no może być taka sytuacja. Dostaniesz zwrot? Może nie w pierwszym wzroku. Nie. Ta wartość butelek przeniesie się na następny okres rozliczeniowy, na następny rok podatku. Będę miał zaliczkę. Będę miał jakby zaliczkę większej ilości butelek do rozliczenia w kolejnym roku. Muszę przyznać, że to brzmi dosyć skomplikowanie. Bardzo. To jest oczywiście tylko duży skrót, proszę Państwa, tego co ja tutaj powiedziałem. To jest bardzo duży skrót, bo tam jest wiele różnych niuansów, jak to zwykle bywa w podatkach. No ale mam nadzieję, że przynajmniej w ten sposób, Państwu łatwy sposób wyjaśniłem, na czym ten system będzie kaucyjny, będzie polegał. Bardzo dziękuję i przejdę od razu do następnego tematu, który przygotowaliśmy, krótkiego już bardzo tematu, podatek od nieruchomości, od garaży w budynkach mieszkalnych. Bowiem, proszę Państwa, mamy taki dualizm przepisów, albo przynajmniej interpretację tych przepisów. Mówię tutaj o artykule 5, ustęp 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które określają różne stawki maksymalne, inne dla budynków i ich części mieszkalnych, obecnie jest to 1 zł, a inne stawki dla pozostałych nieruchomości. I kłopot polega na tym, że zależnie od tego, czy mieszkanie, które mamy w budynku wielorodzinnym i jest do niego przypisany garaż, współistnieje niejako z tym garażem na wspólnej księdze wieczystej, czy może dla odmiany garaż ma odrębną księgę wieczystą, czyli jest niejako odrębną nieruchomością, okazuje się, że ten sam garaż będzie opodatkowany w inny sposób. I to właśnie było przedmiotem wątpliwości i skargi konstytucyjnej, bowiem wydaje się, że to jest chyba trochę bez sensu,
że tak powiem, nie do końca. Żeby to państwu pokazać wprost, no wyobraźmy sobie, że ja buduję sobie dom, w tym domu mam garaż przydomowy, a taka sama sytuacja w garaż w budynku wielorodzinnym. Czyli dajmy na to, są garaże w budynkach wielorodzinnych, najczęściej na dole albo gdzieś pod ziemi, jest garaż wydzielony i tam ten garaż jest inaczej opodatkowany niż w tym moim budynku jednorodzinnym. Pytanie, dlaczego? I w jednym i w drugim garażu nikt nie mieszka. Tak jest. Prawda? I tak samo ten garaż jest tylko w budynku do celów mieszkaniowych, więc jest budynek mieszkaniowy. No właśnie, więc to była pewna wątpliwość. No i tutaj pojawił się pewien kłopot. Mianowicie para małżonków uzyskała decyzję od miasta w sprawie takich właśnie garaży. Odwołała się od tego, że ich zdaniem to, że mają odrębną nieruchomość, nie powoduje wcale tego, że mieliby zapłacić wyższy podatek. Kolegium odwoławcze, sąd administracyjny, na koniec Trybunał Konstytucyjny. I Trybunał Konstytucyjny, proszę Państwa, rozpatrzy tę sprawę i mamy świeży wyrok z 18 października, dlatego właśnie o tym Państwu mówię, 18 października tego roku, że przepisy ustawy o podatkach są niezgodne z konstytucją w tym zakresie, w jakim różnicują opodatkowanie owego garażu, zależnie od tego, czy on występuje w pakiecie z mieszkaniem, czy może bez. Co więcej, Trybunał Konstytucyjny zakwestionował te przepisy i określił, że tracą one moc z dniem 31 grudnia 2024 roku. Więc taki mamy obecnie stan prawny. Czyli niestety w dalszym ciągu będziemy musieli jeszcze w przyszłym roku zapłacić wyższy podatek od tych garaży, natomiast od tych garaży w budynkach mieszkalnych i w konsekwencji dopiero ta obniżka podatku od nieruchomości nastąpi od stycznia 2025 roku. Dopiero wtedy, bo zapewne będzie to implikować jakąś zmianę również w tej ustawie o podatkach lokalnych, o których mówiliśmy wcześniej. Więc to taka krótki tylko sygnał. Wydaje mi się, że bardzo ciekawy, interesujący, czyli proszę Państwa, jest nadzieja, również przepisy podatkowe mogą się, że tak powiem, cywilizować. Mogą się cywilizować i standaryzować. No i wreszcie ostatni, czwarty temat, tak już troszkę przyspieszam, ale też bardzo ciekawy, czyli PESEL, a skarga do sądu administracyjnego. Żeby się skarżyć, trzeba mieć PESEL. No, co do zasady tak, co do zasady trzeba. No, najczęściej mówimy tutaj o polskich obywatelach, którzy wszyscy mają PESEL-e. Ale chodziło o coś innego, mianowicie o to, czy, bo 2019 roku ustawodawca wprowadził do ustawy o prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi przepis, który mówi o tym, że w przypadku złożenia pierwszego pisma do sądu w jakiejkolwiek sprawie, najczęściej jest to skarga, to trzeba podać swój numer PESEL. No i teraz pytanie jest, no a co w sytuacji, kiedy ten PESEL jest w aktach sprawy? No bo jeśli ja składam skargę i tak akt sprawy nie ma, no to ja tam przedstawiam swoje stanowisko, no to zrozumiałe, żebym się przed sądem zidentyfikował. No ale jeśli sprawa trafia jakaś administracyjna i sąd przesyła dokumentację sprawy, i aparat skarbowy, na przykład aparat skarbowy przesyła dokumentację i tam te w aktach widać, że co to jest. Ja, moja skarga, ona trafia również do organu jakiegoś, czy podatkowego, czy w ogóle instytucji publicznej, która odpowiada na tą skargę. No i w aktach widać wszystko, o co chodzi, jakie są sytuacje, jakie są dokumenty dotyczące tego, czy identyfikacyjne tej osoby, która tą skargę złożyła. No i w takiej sytuacji sąd, były wątpliwości, czy ten PESEL na tej mojej skardze, piśmie do sądu jest niezbędny, a w aktach administracyjnych widać wszystko ten mój PESEL. Więc pytanie, czy sąd musi sięgnąć do tych akt, otworzyć je, poszukać, czy też nie? Były tu dwoje, oczywiście, ponieważ jest uchwała 7 sędziów z lipca tego roku, więc stosunkowo też świeża sprawa. No wielokrotnie były różne wyroki. Niektóre składy orzekające Naczelnego Sądu Administracyjnego twierdziły, że skoro jest w aktach sprawy PESEL, no to co to za problem wziąć, poszukać i dać spokój. A inne mówiły stanowczo nie. No przecież nie po to jest przepis, który mówi, że masz obywatelu złożyć jakieś pismo do sądu i masz obowiązek ten element, jakim jest PESEL, ująć w swoim piśmie, żeby sąd za ciebie to uzupełniał. No i w związku z tym
pojawiły się, przepraszam, pojawiły się te wątpliwości. Jak Państwo widzą, tutaj mamy dwa przepisy z tej ustawy Prawo postępowania przed sądami administracyjnymi. No, przepis, który mówi, artykuł 46 w ogólnej części, który mówi, że jeśli pismo powinno zawierać, gdy jest pierwszym pismem do sądu, to musi zawierać numer PESEL obywatela. Natomiast artykuł 49, paragraf pierwszy mówi, że jeśli pismo nie ma pewnych elementów, no to się wzywa o uzupełnienie. Czyli tego elementu formalnego wzywa sąd o uzupełnieniu, no ale jeśli dana osoba, która skłożyła pismo do sądu, nie odpowiada na to, albo by się okazało, że to została z różnych względów jakiś ten dokument odrzucony, na przykład skarga zostanie podatnika odrzucona, no to w takiej sytuacji strona ma zgodnie z paragrafem 2 artykułu 49 prawo do zażalenia, wniesienia zażalenia na to postanowienie o oddaleniu, odrzuceniu skargi na przykład. No i w takim razie były te wątpliwości, co ma sąd zrobić. No i Naczelny Sąd Administracyjny jednoznacznie powiedział, że nie mamy możliwości jako sąd uzupełniać tych elementów niezbędnych, które zostały przez ustawodawcę wprowadzone jako strony, za prawda? Stronę. No niech sobie strona sama to robi. Tym bardziej, że dostaje postanowienie o uzupełnieniu braku formalnego. Jeżeli to uzupełnienie, ona nie odpowiada na to pismo, no to przecież to jest w interesie strony, żeby ona sama uzupełniła. Zresztą nie jest to jakiś mocno skomplikowany problem. W związku z tym w dolnej części slajdu macie Państwo tą uchwałę w treści następującej. Niezachowanie określonego terminu, niezachowanie określonej formy zgodnie z ustawą Prawo o postępowaniu, wymogu podania na skardze będącej pierwszym pismem w sprawie numeru PESEL jest brakiem formalnym, który powinien być uzupełniony w trybie artykułu 49, o którym wspomniałem, powołanej ustawy w związku z artykułem 58 tej samej ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, bez względu na to, czy ten numer się znajduje w aktach sprawy, czy jasne, też. Czyli czy sprawa też jest jednoznaczna. Czyli jeśli, inaczej mówiąc, podsumowując, można powiedzieć tak, jeżeli składamy jakiekolwiek pisma do sądu i to jest pierwsza sprawa kierowana przez nas do sądu, no to musimy niestety dopełnić wszystkich wymogów formalnych, w tym podania swojego numeru PESEL. Oczywiście, jeśli to jest nie osoba fizyczna, nie prowadząca, jeśli to nie jest osoba fizyczna, to ze zrozumiałych względów tam poda numer KRS-u czy NIP, ale tym niemniej no, ten PESEL dla osób fizycznych jest niezbędny. No dobrze, proszę Państwa, to patrzę z niepokojem, godzina 10:49, ale zobaczmy co do pytań. Czy po przesłaniu faktury do KSeF będzie można od razu sprawdzić, czy dokument został dostarczony i został mu nadany unikalny numer? Generalnie tak. Generalnie będzie można sprawdzić, ponieważ KSeF zwraca status, zwraca taką informację, po prostu zamieszcza w takim... Na przykład, może powiem o to, może bardziej obrazowo. KSeF jest elektronicznym listonoszem, jest dostępny przez przeglądarkę, jest dostępny w chmurze. Żeby się do niego dołączyć i zobaczyć cokolwiek w środku, trzeba skorzystać z wyspecjalizowanej aplikacji. Jedną z takich aplikacji, którą udostępniło Ministerstwo Finansów, jest aplikacja podatnika. I za pomocą tej aplikacji my możemy się do KSeF-u zalogować, bo KSeF jako taki, no można by powiedzieć, że nie ma swojego interfejsu. Tym interfejsem musi być jakaś aplikacja w znaczeniu rozwiązanie informatyczne, projekt informatyczny, który pozwoli nam się do owego KSeF-u dostać. I właśnie na przykład w aplikacji podatnika jak najbardziej widać tą informację, czy faktura została do KSeF przyjęta, bo takie będziemy tam widzieli faktury, oznaczone numerem KSeF. I datą wystawienia tej faktury. I w konsekwencji datą, bo tak jak mówiliśmy, w tym numerze KSeF data jest zawarta. Jeżeli będziemy korzystać z innych rozwiązań, bowiem ta aplikacja podatnika Ministerstwa Finansów jest tylko jednym z możliwych sposobów, w których my będziemy się, że tak powiem, podglądać, dostawać do tej naszej skrzynki. Możemy skorzystać z innych rozwiązań. Symfonia na przykład wytworzyła takie rozwiązanie, nazywa się Symfonia KSeF. I w tamtym rozwiązaniu nie tylko będziemy widzieli, czy faktura jest i została oznaczona tym numerem, ale będziemy również widzieli bardzo dużo stanów pośrednich. Jest przesyłana, została przesłana,
jest w procesie weryfikacji, weryfikacja zakończyła się pozytywnie i tak dalej. Czyli na przykład w naszym rozwiązaniu tych informacji jest więcej niż tylko ten sam ostateczna informacja, czy numer został dostarczony i nadany został numer KSeF. Dodatkowo jeszcze wspomnę, że KSeF generuje UPO, czyli urzędowe potwierdzenie odbioru. Mówiąc szczerze, to ja nie bardzo widzę biznesowe i takie realne zastosowanie owego UPO, bowiem numer dostarczenia, data dostarczenia jest zakodowana, tak jak już mówiłem wielokrotnie, w tym numerze KSeF. No, czyli tylko trzeba będzie po prostu pobrać ten numer do swoich systemów finansowo-księgowych razem z tą datą i nadać tą datę tej naszej fakturze. Tak. Czyli jeśli to jest data różna, nasza od daty KSeF-u, to tą właściwą datą będzie data KSeF-u. To prawda, bo tutaj jeszcze dopowiem, Wojciech powiedział do systemów księgowych. Ja bym powiedział do systemów sprzedażowych. W tym znaczeniu, że ja to rozdzielam do systemów księgowych, no to rejestruję przede wszystkim faktury zakupu i tam je proceduję. Natomiast do systemów sprzedażowych, czyli w tym miejscu, gdzie myśmy wystawili projekt faktury, bo może to nie wybrzmiało dostatecznie mocno, ale ja na przykład nie wyobrażam sobie, żebym mógł ręcznie, że tak powiem, wypełnić te robaczki, które Państwo widzieliście na stronie. Ja nie umiem zrobić ręcznie XML-a. Ja muszę to zrobić w systemie informatycznym. Także system informatyczny będzie potrzebny i albo skorzystamy z rozwiązania ministra finansów, gdzie można sobie taką fakturę przepisać. Jeżeli mam ją wystawioną obok, to ja mogę sobie dane z tej faktury przenieść i ta faktura ustrukturowana mi się wystawi, albo mogę skorzystać z rozwiązań takich jak na przykład rozwiązania Symfonii do sprzedaży, Symfonia Handel, gdzie taka faktura zostanie wystawiona zgodnie z projektem. Może źle powiedziałem wystawiona, zostanie przygotowana zgodnie z projektem, no bo wystawiona ona ostatecznie zostanie wtedy, kiedy skutecznie zostanie przesłana do Krajowego Systemu E-Faktur. No powiedzmy jeszcze również, że trzeba będzie potem tą fakturę, jeżeli na przykład mamy kupującego z zagranicy, no to będziemy musieli, a nie daj Boże dla osoby prywatnej wystawimy taką fakturę, to będziemy musieli ją pobrać z KSeF-u w tym znaczeniu, że z tym numerem, dokładnie, czy ją przeformatować na plik czytelny, czy jakiś PDF-owski, dokładnie, a następnie ta aplikacja, z której korzystamy, będzie musiała jeszcze oznaczyć tą naszą fakturę kodem QR. Bo o tym też nie mówiliśmy w ogóle. A to jest bardzo ciekawy wątek znowu w tym procesie sprzedaży i być może o tym w następnym odcinku. O kodach QR to jest w ogóle bardzo kwestia bardzo obszerna, dlatego że no, moim zdaniem w pewnych momentach w ogóle niewykonalna. Czyli ustawodawca nakłada na podatnika obowiązek nałożenia oznaczenia kodem QR, a nie jest to absolutnie możliwe. No po prostu nie ma takich technicznych możliwości, żeby to zrobić. Ale o tym sobie ciekawym wątku powiemy sobie następnym razem. Następnym razem. Także pięknie dziękujemy Państwu za dzisiaj. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia za miesiąc. Kłaniam się. Do widzenia.